Cześć, ja jestem Sarcz i zapraszam Was do oglądania kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Dying Light 2 Stay Human, w którym postanowiłem, że troszeczkę zaryzykujemy, jeśli chodzi o dodatkowe aktywności i podejmiemy się tych, które jeszcze nie są tak do końca dla nas przeznaczone. Tutaj w Houndfield mamy wiatrak Wiśnia, gdzie jest podane, że potrzebujemy 300 punktów wytrzymałości. Mamy 280, więc ostatecznie liczę na to, że to wystarczy. No i dodatkowo tutaj kolejne centrum badań GRE. Będziemy też mogli tutaj się wybrać. Ranga czwarta. Ostatnio zabieraliśmy się za anomalię GRE, gdzie sugerowana jest ranga czwarta. Poradziliśmy sobie, więc mam nadzieję, że i w przypadku takiej strefy kwarantanny GRE też sobie damy radę. No a jeśli chodzi o wiatrak, no to oby te 20 teoretycznie brakujących punktów wytrzymałości, oby nie okazało się kluczowe i przeszkadzające w tym, żeby tam wejść. Wiatrak jest przed nami. No i sprawdźmy, jak to tutaj wygląda. Okej, będziemy musieli wbić na tę ruszającą się platformę. Też w odpowiednim momencie. No, udało się na szczęście. Teraz tutaj. Oj. Zdecydowanie nie tak. Wyszło mi w ten sposób, że wykonaliśmy bieg po ścianie, a nie o to tutaj chodziło. Spróbujmy raz jeszcze odbić. Szybko tutaj. Okej. Teraz jeszcze tu. No i chyba powinno wystarczyć. Jak najbardziej wystarczyło, no ale to oczywiście jeszcze nie koniec. Musimy dostać się dużo, dużo wyżej. Więc obawiam się, że jeszcze mogą być kłopoty. Tutaj możemy sobie zjechać na tę strefę kwarantanny GRE. No ale tutaj mamy akurat tylko drabinę. Czy to oznacza, że to już wszystko? Jeśli tak, to patrzcie. Wygląda na to, że jest dość przesadzone to, ile potrzebujemy faktycznie tych punktów wytrzymałości. To jest taki bufor bezpieczeństwa, można powiedzieć. Jakbyśmy mieli 300 punktów, to bez większych problemów by się udało. 280 też, jak się okazuje, daje nam tutaj spory komfort. No i zdaje się, że to jest ostatni wiatrak w tej części miasta. Kolejnych już raczej nie ma. Ukończono aktywność, no i super. Zaraz zobaczymy, co nam tutaj się jeszcze ujawni, bo prawdopodobnie mamy różne teraz placówki handlowe, które pojawiły się w okolicy. A to może też oznaczać odblokowanie nowych zadań jeszcze. Jak to tutaj wygląda? Akurat w pobliżu nie widzę jakichś nowych placówek, bo te tutaj już były. To nie jest nic nowego. Schowek gracza, sklep, tak dość standardowo jest tutaj. No i mamy to centrum badań nad czwartym stadium infekcji. Kiedy pandemia THV uderzyła w Europę, Villedor było jednym z 20 miast, w których testowano tak lek na infekcję wywołaną przez wirusa. I tak dalej, i tak dalej. No i zalecane jest, żeby udać się tam nocą. Zrobimy to rzeczywiście nocą, jako że mamy troszkę zbyt niską rangę w stosunku do tej zalecanej. I teraz tylko muszę zobaczyć, z której strony zeskoczyć, żeby mi się nie stała krzywda. A właśnie, tutaj też jest mała podpowiedź, że te wspomagacze wytrzymałości mogą nam też pomóc w wykonaniu takiej aktywności, gdzie teoretycznie wymaga się więcej tej wytrzymałości. Więc to jest też rzecz, którą można by było wziąć pod uwagę na przyszłość. No ale na razie idźmy tutaj. Jest coś do zgarnięcia zaraz obok, więc pozwolę sobie to wszystko zabrać. No i za chwilę prześpimy się, żeby faktycznie wejść do tej strefy kwarantanny. No bo to też nam pozwoli zebrać trochę dodatkowych inhibitorów najprawdopodobniej. Co jednocześnie spowoduje oczywiście, że będziemy mogli sobie tę wytrzymałość prawdopodobnie zwiększyć. To też zależy od tego, ile tych inhibitorów tam będzie. Z tego co pamiętam, jak mieliśmy pierwszą strefę kwarantanny, no to
na miejscu zdobyliśmy aż 4 inhibitory. To w zupełności wystarczy, żeby wbić na kolejny poziom. No i proszę, wydaje mi się, że dobrze będzie z powrotem wdrapać się, kurczę, na ten wiatrak. Dlatego, że mamy od razu tyrolkę, która pozwoli nam dostać się na miejsce. Włączmy latarkę tylko i zobaczymy. Ta tyrolka jest chyba tutaj z troszkę niższego punktu, więc też nie powinno być jakiegoś dużego problemu. Nie wiem, czy to już tutaj wystarczy. Nie, chyba jeszcze kawałek wyżej. Muszę sobie wejść. No i mam nadzieję, że właśnie tędy się dostaniemy, ale wydaje się, że tak. Wygrywa pojemnik z inhibitorami. No właśnie, już mamy informacje o inhibitorach. Ciekawe, czy tutaj też mogę na coś liczyć. Raczej nie sądzę. Wejście powinno być z tej strony. No i tak też jest w istocie. Dobra, możemy zatem działać, panie i panowie. Ciekawe, czy to miejsce będzie bardziej rozbudowane od poprzedniego tego typu. I też mamy 4 inhibitory. Więc w zupełności nam wystarczy, aby zwiększyć poziom. O, znowu ta informacja, że sprinter złapany. Mimo, że tak naprawdę niczego nie zrobiliśmy. Prawdopodobnie gdzieś tam spadł. I stąd właśnie ta informacja tutaj. To sobie odblokowujemy. Będzie taka droga na skróty. Tutaj niżej już nie zejdę, jak rozumiem. No ale wejdźmy tu. Ciągle nie jest poprawione to, że te drzwi nagle tak znikają. No ale trudno się mówi. I standardowo, tak jak to robiłem wcześniej, oprócz tego, że mamy tutaj cel główny, czyli zdobycie tych inhibitorów między innymi. Wow! Nie ma tak łatwo. A więc widzicie, nie mogę eliminacją pokonać zarażonych, tak jak to miało miejsce normalnie. Oj, to będzie zdecydowanie trudniej, bo będziemy tutaj musieli sobie w takim razie powalczyć z nimi. I to chyba w każdym przypadku. Tutaj, gdzie jest obszar skażony chemicznie, no to muszę się oczywiście dużo bardziej spieszyć. Zbierzemy absolutnie wszystko. Trudny zamek. Dawaj, 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 Aiden. Nie ma czasu do stracenia. Kurde, troszkę przesadziłem teraz. Ale jestem blisko otwarcia, udało się. Czapka medyka. Kurczę. Chyba tutaj już nie ma niczego więcej. No i teraz muszę właśnie uważać. Alternatywą jest załatwienie nożem, ale patrzcie, to też nie rozwiązuje sprawy, czyli muszę tutaj z nimi walczyć. Nie da rady. Nie da rady, żeby to zrobić po cichu. A to naprawdę nam wywołuje spore problemy, powiem wam. Trochę zużyjemy w tym miejscu broni, a raczej jej wytrzymałości. No ale to też jest coś, co muszę zawsze brać pod uwagę. Kiedy wbijamy w takie miejsca. Mam tylko nadzieję, że nie spotkamy tutaj zbyt wielu, dużo potężniejszych zarażonych, bo mamy przecież ich różne rodzaje, więc tutaj różnie może być. Mam w tym momencie wyciągniętą tę katanę z dodatku DLC Ronin. Ja sobie zaraz ją ulepszę jeszcze, bo to też nam zwiększy wytrzymałość. A właściwie tę wytrzymałość odnowi. Dobra, czy to wystarczy? Jeszcze nie. Jeszcze trzeba go dobić. I dopiero teraz przeszukujemy wszystkich, bo prawdopodobnie przynajmniej niektórzy zostawią mi jakieś trofea. Niepospolite na przykład.
W ogóle tego złomu to już mam zebranego na tyle dużo, że ostatnio dostałem informację, że osiągnąłem limit. Przy sobie można nosić maksymalnie 999 sztuk złomu. No i tak się składa, że tyle już właśnie miałem. Żebym mógł zbierać go więcej, no to musiałem poprzenosić przynajmniej część złomu do skrytki. Z czym oczywiście problemu nie było. No i okej, tutaj mamy niski poziom odporności. Czy jest tutaj coś jeszcze? Na przykład po tej stronie akurat jest wspomagacz odporności maksymalnego poziomu i proszę. Mamy następnych, to ja sobie pozwolę teraz w takim razie na ulepszenie tej katany. Trwałość. Tylko pytanie, w co inwestujemy. Najwięcej mam tutaj cały czas tych pigmentów, więc niech będzie jad w takim razie. I w tej chwili wystarczy. Jak jeszcze troszkę sobie zużyjemy tej katany, to wtedy zainwestujemy również w inną część broni, żeby też ją zmodyfikować. Aby niczego nam tutaj nie zabrakło. Dobra, tam jest przejście zablokowane. Od środka. Tutaj to samo. Mamy tam jakąś chyba... Chciałbym powiedzieć notkę, ale raczej jest to nagranie pewnie tej doktor Katsumi. Zresztą zobaczymy. Tego akurat udało się zatruć. Kolejny. Powiem wam, że w ten sposób to chyba nawet nie ma co teraz atakować, bo więcej sobie krzywdy tylko zrobię. No chyba, że wykorzystamy nóż, to może jakieś większe obrażenia wtedy jesteśmy w stanie zadać. Ale tak poza tym to rzeczywiście są same kłopoty. No i będą wbijać następni niestety. Powiem wam, że póki jest czas, to ja sobie odnowię odporność. No i zapraszam. Powolutku będę musiał też lek wykorzystać. Może nawet teraz to zrobię. Tak jest. I za chwileczkę będziemy sobie wytwarzać zarówno koktajle Mołotowa, jak i leki właśnie. Muszę pamiętać o tym, żeby tutaj starać się tych zarażonych dobijać, miażdżyć im te głowy po tym, jak sobie odblokowałem taką zdolność ostatnio. O, na przykład teraz? Dokładnie tak. Nie dość, że jest to niezwykle skuteczne i zadaje ogromne obrażenia, to jeszcze pozwala nam zaoszczędzić trwałość broni. Więc dbamy o kilka rzeczy jednocześnie. Teraz myślę, że można sobie katanę już ulepszyć. Również tutaj, jeśli chodzi o zakończenie tej broni, to weźmy tutaj pożogę. Alkoholu też mam podobną ilość. No i broń naprawiona przynajmniej w części. Możemy kontynuować. Dobra, żebym tutaj niczego nie pozostawił. A, jeszcze miałem wytworzyć parę rzeczy. Czyli tak, na początek tutaj te leki. Wytwórzmy sobie na razie ze 3. Myślę, że tyle wystarczy. No i do tego jeszcze koktajle Mołotowa. No właśnie, bo tutaj ten alkohol jest potrzebny, więc lepiej na to bym sobie pozostawił. Świetliki ewentualnie też do przetestowania by były, ale tutaj potrzebne są też utleniacze. Dobra, na razie idźmy po prostu dalej. Za chwilę dostaniemy się chyba do tego pomieszczenia, gdzie mamy inhibitory. Dobrze. Akurat udało się podpalić. I o to chodziło. Takie połączone efekty podpalenia i jadu może nawet jeszcze lepiej się sprawdzają, niż gdybyśmy dali tylko jedno i to samo w obu częściach. Tutaj muszę przejść. Aha, ale to jest, kurczę, takie wejście. A to tędy muszę. Łatwy zamek. Szybko powinniśmy otworzyć. Dzień dobry. Idealnie.
I teraz odblokowujemy sobie przejścia. Będzie skrócik. No i przede wszystkim poprosimy o inhibitory. Na razie jeden z czterech. Nakrycie głowy, a właśnie muszę sprawdzić to nakrycie, które zdobyłem. Czapka medyka. No, gorszy pancerz niestety. Dobra, na razie niech będzie, ale no nie wiem, czy będę chciał w to pójść ostatecznie. No i teraz wysłuchamy jeszcze nagrania. Raport numer 2, dr Katsumi. Zaraz rzeczywiście posłuchamy. Te raporty przygotowane przez Katsumi Kobayashi, naczelną lekarkę GRE, opisują sposób radzenia sobie z pandemią THV. W drugim raporcie, datowanym na 19 grudnia 2021 roku, Katsumi dzieli się wynikami wstępnych badań i rekomenduje przejście do fazy drugiej programu. 19 grudnia 2021 roku. Raport GRE o stanie epidemii. Najpierw odniosę się do krążących wszędzie wiadomości. Podważyły one naszą wiarygodność w oczach całego świata. Tak, wirus mógł wydostać się z laboratorium GRE, ale nie żyjmy przeszłością, jeśli chcemy doczekać przyszłości. Dane pokazują, że szczep THV jest bardziej zakaźny niż sądzono. Dotychczas tylko antyzyna okazała się skuteczna w walce z wirusem. Badania przeprowadzone w Villador i 20 innych miastach dały identyczny wynik. Światło UV działa na wirusa w podobny sposób. Wirus się nie rozprzestrzenia, jednak pozostaje w organizmie. Niestety, w tym tempie ponad połowa ludzkości zostanie zainfekowana w kilka tygodni. W związku z tym musimy wejść teraz w drugą fazę protokołu. Rządy powinny teraz zakazać funkcjonowania firm spoza sektora usług kluczowych. Zgromadzeń więcej niż 4 osób niebędących współdomownikami. Przemieszczania się cywilów niebędących przedstawicielami kluczowych zawodów i służb. W praktyce doradzamy wprowadzenie stanu wojennego. Może uda nam się zapanować nad sytuacją. No i nie udało się nad nią zapanować, to na pewno. Ale też to pokazuje, jak zmieniała się ta sytuacja na przestrzeni czasu. Co było absolutnie też do przewidzenia, jakby nie patrzeć. No dobra, tam więcej tych zarażonych już czeka. Zaraz wbijemy na miejsce. Ja tutaj to muszę i tak uważać. Bo jest obszar skażony chemicznie, zbyt długo tutaj nie wytrzymam. Dobra, już mnie wypatruje. Otwórzmy, czy odblokujmy sobie jeszcze to, aby zdobyć kolejny kryształ. Nie. Nie chciałem tego, ale dobra, niech będzie, że wrzucimy może tam. No, żebym tego teraz nie pożałował. Wow, już tutaj przyszedł. Oj, niedobrze. W razie czego, żebym mógł się wycofać. Jest. Żeby ich powalić i móc zmiażdżyć jeszcze te głowy. Przyspieszy to trochę sprawę. Masakra. Dobra, przeszukanie mnie na razie nie interesuje. No, będę musiał chyba się za chwilę chociaż kawałek wycofać i rozpocząć wykorzystywanie tego wspomagacza odporności, bo widzę, że jest ich tutaj zbyt wielu. Jezu, jeszcze viral. Jeszcze kurde, w dodatku viral, no. Dobra, wiecie co? Rzućmy koktajl. I teraz mamy chwilkę. Dobrze. Wszystko płonie. Spróbuję jeszcze tego dobić za chwileczkę. Tak jest. No i na razie to wystarczy. Ale podejrzewam, że tam jeszcze ze wszystkimi to sobie nie poradziliśmy w tym pomieszczeniu obok. Poza tym musimy po ten kryształ wciąż wrócić. Teraz to tak szybko zróbmy. Zabieramy i wracamy. Tam już niczego więcej i tak nie ma. No dobra, pozwolę sobie jeszcze przeszukać tych tutaj. Naprawdę sporo ich było.
Nawet sobie nie chcę wyobrażać, co by było, gdybyśmy tutaj wbili za dnia. No, być może na upartego też byśmy sobie poradzili, ale lepiej było nie ryzykować. Jednak widać tę przewagę. Teraz mamy tę wyższą rangę sugerowaną. Ale w sumie chciałem właśnie to koniecznie jeszcze zrobić, zanim byśmy kontynuowali wątek fabularny. A tym bardziej zanim byśmy przeszli do nowej części miasta, co przecież jest zaplanowane przez Aidena cały czas tak naprawdę. Wydaje się, że to jest tylko kwestia czasu. Dobra, od razu go atakujmy. To tyle. Żeby tutaj nie wysadzić, kurczę, przez przypadek czegoś, bo sami możemy sobie zrobić krzywdę. Średni zamek. Nie będzie dużego problemu, żeby to otworzyć. No i poprosimy o kolejny inhibitor. Też tylko jeden. No i ciekawe, bo gdy wbijaliśmy do pierwszego takiego miejsca, do takiej strefy kwarantanny, no to działało to w ten sposób, że... Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Że kolejny pojemnik z inhibitorami dawał nam od razu chyba dwa inhibitory. Niewykluczone, że tutaj będzie podobnie. Dobra, dobra, bo oni tutaj już będą wchodzić. Ja potrzebuję zastawić na nich pułapkę. Kurde, musiał tutaj wbiec. To trochę pokrzyżowało plany. Nie, 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 teraz ich nie przeszukuj. Nie ma na to czasu. Spróbujemy jeszcze z jednym koktajlem Mołotowa. Mam nadzieję, że będą tutaj wbijać następni i też się podpalą. Pod tym względem nie są zbyt ogarnięci. Ależ masakra. Mamy chwilkę. Jak tak dalej pójdzie, to tego złomu znowu będę miał maksymalną możliwą wartość w ekwipunku. Ale mówię, wtedy zawsze można sobie do skrytki pozostawić nadwyżkę. Nie ma najmniejszego problemu. Chodźmy tutaj. Za chwilę znowu się podleczymy. Tylko teraz już to leczenie mam na tyle ulepszone, że wolę poczekać. Aby już maksymalnie tak efektywnie sobie wykorzystać właśnie te leki wytworzone wcześniej. Dobra, mamy kolejnego tutaj śpiącego. Pobudka. I chyba jeszcze mogę tutaj wejść obok. No to właściwie obojętnie z której strony bym to zrobił. Inhalator, tutaj wojskowe apteczki. Jeszcze żadnej tak naprawdę nie wykorzystałem, bo same leki w zupełności mi wystarczają, ale wojskowe apteczki jeszcze są skuteczniejsze, jeszcze szybciej, jeszcze łatwiej nam regenerują zdrowie. W jeszcze większym stopniu właściwie. Okej, znowu niski poziom odporności. Odblokujmy kolejny skrót. Ja, jeszcze tam na dole kolejne drzwi. Ale tu też od środka musimy odblokować, prawda? Przejdźmy zatem. To będzie tutaj. No i spoko. Wszystkie skróty odblokowane. Wchodzimy zatem. Raczej to jest ostatnie piętro. Czyli bardzo podobnie te dwie strefy kwarantanny wyglądają. Przynajmniej jeśli chodzi o taki układ podstawowy, bo tutaj jednak już dalej w środku różnice są widoczne, mniejsze czy większe. Ostrożnie, na razie, póki jeszcze mnie nie widzą, to nie wykorzystuję wspomagacza odporności. Słyszę? Tak, mamy już tego potężniejszego niestety. Oj, to trzeba będzie się z nim rozprawić szybko. No, może najpierw jeszcze wy. Niech będzie, że was tutaj załatwię. Zeskakuj w sumie tam.
Tędy i tak nie przejdę, tutaj jest przejście zablokowane. No teraz opcja przeskoczenia nad gościem mi na nic się nie przyda. Co innego, gdybyśmy mieli jeszcze drugiego obok, wtedy moglibyśmy na takiego gościa naskoczyć. Dobra, znowu mamy odporność. I szybko, trudny zamek. Aj, było już dobrze. Kurde, jednak nie tak. Ale jakoś w tej okolicy muszę ustawić wytrych. Za bardzo to przesuwam. Ej, no serio? Teraz się wreszcie udało. Przesadziłem w tych poprzednich przypadkach. Dobra, dawać jeszcze szybko kryształ. Już widzę, że 5 metrów stąd mamy inhibitor, ale to chyba na dole. Chyba jednak na dole. Dobra, to mnie nie interesuje. I czy dobrze mi się wydawało, że tutaj gdzieś jeszcze była butla z gazem? No właśnie. Możemy ją podrzucić tutaj do niego. Okej. Na razie musi to wystarczyć, ale i tak muszę tam zejść, prawda? Czyli najpierw się podleczymy. Jak tu sobie z wami poradzić? W razie czego mogę zawsze wrócić na górę. Też ważna informacja. A weźmy jeszcze ten łuk sportowy. Jakieś headshoty. Tylko że też wyższa ranga, więc więcej strzał. Nie wiem jak z tym tutaj. Na niego to mógłbym ewentualnie sobie wykorzystać strzały ogniste. W sumie to zróbmy to od razu. Te strzały ogniste mogę sobie wytwarzać, a zwykłych na razie mam tyle, ile było od początku. I na więcej sobie pozwolić nie mogę. Dobra, może nawet od razu sobie wytworzę kolejne ogniste strzały. Pióra tutaj też są wymagane. A to wytwórzmy z 30 tych strzał. No wydaje mi się, że w ten sposób dużo zyskamy. Jeśli tak strzelimy kilka albo i kilkanaście razy do tego przeciwnika. Ja bym do tych zwykłych też w sumie trafił. No są, nawet widziałem trofea, które zakładają chyba właśnie headshoty przy użyciu łuku. Więc tym bardziej muszę od czasu do czasu z tego pokorzystać. Dobra, trafmy jeszcze tamtych. O, noc już się skończyła, no to ciekawe. Rzucamy to tutaj. I wiecie co? Spróbuję jeszcze z jedną rzeczą. Mam tutaj... A nie, myślałem, że mam jakąś minę, ale jednak już została zużyta przeze mnie. No spoko. Czyli co? Schodzimy? Chyba musimy zejść. Katana mądrości. Spoko, spoko, spoko. Rozdeptać ich tutaj. Wydaje mi się, że już padł, prawda? Oczywiście. Unikatowe trofeum z zarażonego, czyli bardzo dobrze to poszło. Sporą robotę zrobił łuk, do którego chyba jeszcze sobie powrócę, żeby jeszcze nieco postrzelać tutaj do nich. Dobra, do tyłu od razu. Dawać. Aczkolwiek no mimo wszystko myślę, że z tego łuku powinienem bardziej postrzelać wtedy, jak będę miał zombiaków czy zarażonych na adekwatnym poziomie. Jeszcze raz. I ostatni headshot. Wystarczył jak najbardziej. No dobra, czyli jeszcze jeden wspomagacz odporności będzie potrzebny? Niekoniecznie, bo tutaj już obok mamy światło UV. Szukam tylko tych wszystkich tutaj. No i co? Ostatecznie nie było takiego dużego problemu jednak z wybraniem się w to miejsce na wcześniejszej randze.
Ale to jest też rzecz bardzo charakterystyczna dla tej części, że te rangi wbijamy bardzo, bardzo powoli i zupełnie inaczej to działa niż w pierwszym Dying Light'cie, gdzie no jednak wbijaliśmy nawet kilkadziesiąt poziomów doświadczenia. Dobra, tutaj odporność odnowiona. I za chwilę wrócimy po ostatnie inhibitory. To będzie tu, jak rozumiem. Chciałem się tylko upewnić. No jeszcze nie wszystko zebrałem z tego pomieszczenia. Tędy nie przejdę. Czyli chyba już tylko właśnie to główne przejście mi zostało tutaj. Średni zamek. Chyba z prawej strony trzeba będzie ustawić. Oczywiście. No. I mamy to. Czyli będą dwa inhibitory, tak? Tak jest. Ukończono aktywność. Kolejny poziom parkouru, dobrze widziałem? Tak jest. A nie wiem, czy to nie spowoduje też od razu wbicia na czwartą rangę przypadkiem. No mamy czwartą rangę. Jeszcze jakieś powiadomienie się pojawi, czy to już bez powiadomienia? No to nieźle. Właśnie z zakończeniem takiej aktywności wbiliśmy na to. I mamy 300 punktów wytrzymałości. Rewelacja. Ciekawe, ile można mieć maksymalnie, co? Czyli w teorii można było już pójść jednak teraz w zdrowie. No bo więcej niż 300 punktów wytrzymałości, przynajmniej w tej części miasta, nam nie potrzeba. Wiadomo, że tam w Central Loop już prędzej będzie coś takiego wymagało. Ale dobra, no niech będzie, że tym razem damy sobie. Chociaż podejrzewam, że może 10 poziom wytrzymałości to maksymalny będzie. No ale nie, no dajmy jednak to zdrowie jeszcze. 220 punktów. No i parkour. Odblokujemy sobie bezgłośny ruch. Zwiększ swoją ogólną prędkość i mobilność podczas skradania się. Zyskaj umiejętność wykonywania skoku skucnięcia. Szybsze skradanie się. Czemu nie? Może nawet teraz sprawdzę. No ale to jest tylko takie przeturlanie się. Ale ogólnie to też się szybciej poruszam faktycznie. Spoko, naprawdę fajna rzecz. Ale opcja przeturlania się też może być całkiem okej. No dobra, opuszczamy w takim razie tę strefę kwarantanny. To już tutaj. No i mamy spokój. Rzeczywiście jest już dzień. O, tam mamy wyjca, o dziwo. Nawet za dnia jeszcze przeżył. To dość nieoczekiwane. Może właśnie przez to, że tam w środku pozostaliśmy. Idealnie. Przeszukaj go od razu. Ej, to ten drugi wyjec może też padnie. Czekajcie. Jest. Udało się z tym atakiem. Przeszukaj. Jest niepospolite trofeum. Czy mamy tutaj jeszcze jakiegoś wyjca w okolicy? Bo z chęcią bym również go wyeliminował, ale akurat nie widzę. Niewykluczone, że te zwiększone ilości zarażonych mogą wynikać właśnie z tego, że byliśmy tam na miejscu nocą. O proszę, a tutaj kolejny mural przed nami. Dobra, jak to zmusił Bąkę. Panowie? Widzieliście? Ciekawe, gdzie ja to mogę znaleźć. Gdzieś obok powinno być, prawda? A tutaj schowane. Jak sprytnie. Diabeł, okej. Spiesz się powoli. Jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy. A i owszem. No i na mapie wygląda to teraz tak. Fajnie, w Hauntfield fajnie wszystko wyczyszczone, jeśli chodzi o te dodatkowe aktywności. No oczywiście jest jeszcze zrzut wojskowy i kryjówka nocnego biegacza,
też będziemy musieli się tym prędzej czy później zająć. A na teraz to będzie wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego materiału i usłyszymy się w następnym. Jeszcze trochę zadań nam tutaj pozostało, więc będziemy się nimi cały czas zajmować. Na razie.